Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna intensywnie przygotowuje się do zmian, jakie niesie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo iż nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, to SZG ma już opracowaną strategię działania w nowych warunkach oraz przygotowuje się do określenia wysokości tzw. podatku śmieciowego. W tej chwili w związku pracujemy i obliczamy, ile on winien wynosić, bowiem na ten podatek będą się składały koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, z ich transportem, z organizowaniem systemu selektywnej zbiórki, z utrzymaniem również kosztów administracyjnych całego obsługi tego systemu. I w tej chwili we wszystkich rejonach gospodarki odpadami są prowadzone przygotowania, żeby samorządom przedstawić, ile to będzie kosztowało. Zmiana przepisów znacząco przyczyni się do ograniczenia tzw. dzikich wysypisk, ponieważ wszystkie odpady będą trafiać do miejsc dla nich przeznaczonych, a każdy z nas zapłaci za ich segregację czy składowanie. Nie będzie nikogo kusił do tego, żeby gdzieś te odpady skierować na przykład do lasów czy w inne miejsca, jak się częstokroć działo dotychczas. Bowiem ta ustawa powiada tak, że ten, który wytwarza odpady, musi ponieść koszty za ich właściwe zagospodarowanie. Podatek śmieciowy na terenie Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna będzie wyliczany od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, a nie zameldowanych. Każdy z właścicieli w stosownym czasie otrzyma specjalne pismo, w którym będzie musiał wykazać ilość tzw. wytwórców śmieci. Będzie już znał, ile wynosi podatek ten śmieciowy popularnie określany i wtedy pomnoży ilość osób zamieszkałych przez wysokość tego podatku i będzie wiedział, że tyle i tyle złotych co miesiąc winien wpłacić za to zagospodarowanie. Czyli reasumując, jeżeli każdy z nas będzie płacił podatek za zagospodarowanie odpadów, to te odpady powinien przekazywać do tych, którzy będą zbierali, a oni będą wyłonieni też w drodze przetargu. W związku z tym te odpady będą trafiały w myśl tej ustawy do instalacji regionalnych, które zostaną określone w uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w tych instalacjach będą poddawane określonym procesom już dalszego przygotowania. Na jesieni Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna przeprowadzi akcję informacyjną o zmianach, jakie niesie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposobie naliczania oraz metodzie i miejscach, w których każdy mieszkaniec związku będzie mógł opłacać tzw. podatek śmieciowy.